Siema, z tej strony komunikacyjny Mix. Dzisiaj pokażę Wam kolejny moc. Będzie to autobus elektryczny. Więc tak, zbudowałem go jakieś 2 dni temu. Jeszcze nie wystąpił nawet w filmie. Zobaczcie, fajnie te światła tutaj zrobiłem. Tak. Tutaj jak odepniemy taką płytkę, to można to wyjąć, tą część. Tutaj ma takie 2 czerwone kwadraty. Ok. Lusterko lewe. Zawsze jak patrzyłem na jakieś filmy, gdzie kierowca prowadził autobus, to zawsze one było na takim poziomie. Tutaj mamy szyby, kółka, czerwony pasek. Niestety nie udało mi się tutaj dać takiej płytki 1:1. Ani z tej, ani z tej. No ale trudno. Tutaj najbardziej się cieszę z tych świateł. Tylko tutaj bym musiał rozebrać pół autobusu, żeby Wam pokazać, jak je zrobiłem. Ale fajnie, kierunkowskazy i światła stopu. Tutaj mamy szyby dalej. No i 2 razy drzwi otwierane. Idzie lusterko. Tutaj mamy drugie lusterko, no i pantograf, żeby naładować autobus. Trochę tego też nie przemyślałem. Ale chyba nie. W jakichś tam segmentach, to ciężko się ściąga dach, bo tego właśnie nie przemyślałem, ale mniejsza z tym. Tam mamy taki ekran, jaki jest kolejny przystanek. Informacje o zmianie trasy. Tutaj pod tym klockiem jest nadkole, kilka miejsc siedzących. Czekajcie. Tylnia kanapa, kasownik przy drzwiach. Tak to się tu prezentuje, oczywiście drzwi. No widzicie. Fajnie to właśnie rozwiązałem. Bo tam trochę filmów z autobusami z Lego popatrzyłem, no i pomyślałem, a zrobię autobus. Na początku miał być normalny, ale skoro już PKM Katowice w Krakowie i tak dalej, we Warszawie też chyba już jeżdżą autobusy elektryczne, to czemu nie? Czemu nie po prostu? Tutaj jeszcze otworzę drzwi. Widzimy tutaj gaśnicę. Zatworzymy miejsce kierowcy. Tam mamy dźwignię od szyby. Czerwoną kierownicę, czerwone siedzenie, czerwony kubek. No i tam szyba przedzielająca od kabiny do części pasażerskiej. Tak to oczywiście wygląda. Dach. Tutaj są, żeby to się tak nie wykrzywiało. No i oczywiście, jak jest autobus elektryczny, to musi być ładowarka. Tam jest tramwaj, ale już Wam go pokazywam. Ładowarka. Proszę bardzo. Prosta konstrukcja. No i zawsze jak autobus podjedzie na, nie wiem, na przykład zajezdnię,
to może się naładować. Mój statyw. Sorry. Tak naprawdę można tutaj zastosować klocek taki obrotowy i będziecie mieć trolejbus. No dobrze. Więc to w tym odcinku na tyle. Wchodźcie na kartę dyskusji na stronie na komputery. Jak ktoś nie ma, no to w ustawieniach tam trzeba pogrzebać, żeby ją na swój kanał też stawić. Zadałem tam pytanie dotyczące kolejnego filmu, który się pojawi albo we Wigilię, albo w pierwszy dzień świąt. Więc możecie zgadywać, jaki to zestaw na karcie dyskusji. To by było na tyle i do kolejnego filmu. Siema i wesołych świąt.